Rozdział 5. Poświęcenie się. Boża obietnica brzmi: będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, bo będziecie mnie szukać z całego serca. Z Księgi Jeremiasza. Całe serce musi być poddane Bogu. W przeciwnym razie nigdy nie będzie mogła zostać dokonana w nas zmiana, za której sprawą mamy być odnowieni na Jego podobieństwo. Z natury jesteśmy obcy Bogu. Duch Święty opisuje nasz stan takimi słowami: umarli w upadkach i w grzechach, cała głowa chora i całe serce słabe, nic zdrowego. Jesteśmy trzymani w sidłach szatana, schwytani przez niego do pełnienia jego woli. Z listu do Efezjan, z księgi Izajasza i z drugiego listu do Tymoteusza. Bóg pragnie nas uzdrowić, uwolnić nas, ale ponieważ wymaga to całkowitej przemiany, odnowienia naszej całej natury, musimy się Jemu zupełnie poddać. Bój przeciwko własnemu ja jest największą walką, jaką kiedykolwiek prowadzono. Zrezygnowanie z własnego ja, poddanie wszystkiego woli Bożej, wymaga walki. Tyle, że dusza musi poddać się Bogu, zanim będzie mogła być przywrócona świętości. Choć szatan chciałby je tak ukazać, rządy Boże nie opierają się na ślepym podporządkowaniu, bezrozumnym opanowaniu. Przemawiają one do intelektu i sumienia. Zaproszenie Stwórcy do istot, które uczynił, brzmi: chodźcie i dyskutujcie ze mną, z księgi Izajasza. Bóg nie zmusza woli swoich stworzeń. On nie może przyjąć hołdu, który nie jest oddawany ochotnie i rozumnie. Po prostu wymuszone posłuszeństwo uniemożliwiłoby wszelki prawdziwy rozwój umysłu bądź charakteru. Uczyniłoby człowieka zwykłym automatem. Nie taki jest zamiar Stwórcy. On pragnie, aby człowiek, koronne dzieło jego twórczej mocy, osiągnął najwyższy możliwy rozwój. Stawia przed nami szczyt błogosławieństwa, do którego pragnie doprowadzić nas za pośrednictwem swojej łaski. Zaprasza nas, abyśmy oddali mu siebie, aby mógł sprawiać w nas swoją wolę. Nam pozostaje wybór, czy zechcemy zostać uwolnieni z niewoli grzechu, aby uczestniczyć w chwalebnej wolności dzieci Bożych. Oddając siebie Bogu, musimy koniecznie porzucić wszystko, co oddzielałoby nas od Niego. Stąd też Zbawiciel powiedział: każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem, z Ewangelii Łukasza. Cokolwiek odciągałoby serce od Boga, musi zostać porzucone. Mamona jest bożkiem dla wielu ludzi. Umiłowanie pieniędzy, owa żądza bogactwa, to złoty łańcuch, który wiąże ich z szatanem. Sława i doczesny zaszczyt są czczone przez inną kategorię ludzi. Życie egoistycznej wygody i wolność od odpowiedzialności to bożek jeszcze innych. Jednak te niewolnicze więzy muszą zostać zerwane. Nie możemy w jednej połowie należeć do Pana, a w drugiej do świata. Nie jesteśmy Bożymi dziećmi, jeśli nie jesteśmy takimi całkowicie. Są tacy, którzy wyznają, że służą Bogu, chociaż polegają na swoich własnych wysiłkach, aby okazywać posłuszeństwo Jego prawu, kształtować
prawy charakter i zapewnić sobie zbawienie. Ich serca nie są poruszone żadnym głębszym poczuciem miłości Chrystusa, lecz usiłują spełniać powinności chrystiańskiego życia, jako to, czego Bóg od nich wymaga, aby zdobyli niebo. Taka religia nie ma żadnej wartości. Gdy Chrystus mieszka w sercu, dusza będzie tak napełniona Jego miłością i radością obcowania z Nim, że przylgnie do Niego, a w rozmyślaniu o Nim własne ja zostanie zapomniane. Miłość do Chrystusa będzie źródłem działania. Ci, którzy odczuwają zniewalającą miłość Bożą, nie pytają, jak niewiele można dać, aby zadośćuczynić wymaganiom Bożym. Nie pytają o najniższy standard, ale dążą do doskonałej zgodności z wolą swojego Odkupiciela. Ze szczerym pragnieniem rezygnują ze wszystkiego i wykazują zainteresowanie proporcjonalne do wartości tego, czego szukają. Wyznawanie Chrystusa bez tej głębokiej miłości jest zwykłym gadaniem, czczą formalnością i ciężką mordęgą. Czy uważasz, że jest to zbyt wielka ofiara, aby oddać wszystko Chrystusowi? Zadaj sobie pytanie, co Chrystus dał dla mnie? Syn Boży dał wszystko, życie, miłość i cierpienie za nasze odkupienie. Czy to możliwe, abyśmy my, będąc niegodnymi obiektami takiej wielkiej miłości, chcieli odmówić Mu naszych serc? W każdej chwili naszego życia jesteśmy uczestnikami błogosławieństw Jego łaski. I z tej właśnie przyczyny nie potrafimy w pełni uzmysłowić sobie głębi niewiedzy i nędzy, z których zostaliśmy wyratowani. Czy możemy patrzeć na tego, którego przebiły nasze grzechy, a mimo to być gotowymi, aby postępować wbrew całej Jego miłości i ofiary? Czy wobec nieskończonego upokorzenia Pana chwały będziemy szemrali, dlatego że do żywota możemy wejść jedynie poprzez walkę i samouniżenie? Pytanie niejednego dumnego serca brzmi: dlaczego potrzebuję skruchy i upokorzenia się, zanim będę mógł mieć zapewnienie przyjęcia u Boga? Wskazuję ci na Chrystusa. Był bezgrzeszny. Więcej, był księciem nieba. Lecz z powodu człowieka stał się grzechem za cały rodzaj ludzki. Do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami z Księgi Izajasza. Ale co porzucamy my, gdy oddajemy wszystko? Skażone grzechem serce, aby Jezus je oczyścił, aby omył je swoją własną krwią i zbawił niezrównaną miłością. Mimo to ludzie uważają, że trudno jest wszystko porzucić. Wstydzę się, gdy słyszę, jak się o tym mówi. Wstydzę się o tym pisać. Bóg nie wymaga, abyśmy porzucili cokolwiek, czego zachowanie służy naszemu najlepszemu dobru. We wszystkim, co czyni, ma na względzie pomyślność swoich dzieci. Oby wszyscy, którzy nie wybrali Chrystusa, uświadomili sobie, że On ma im do zaoferowania coś bez miary lepszego niż to, czego szukają dla siebie. Człowiek wyrządza swojej własnej duszy największą krzywdę i niesprawiedliwość, gdy myśli i postępuje wbrew woli Bożej. Nie można znaleźć żadnej prawdziwej radości
na ścieżce zakazanej przez tego, który wie, co jest najlepsze i który układa plany dla dobra swoich stworzeń. Ścieżka przestępstwa to ścieżka nędzy i zguby. Dopuszczanie myśli, że Bóg jest zadowolony, widząc, jak jego dzieci cierpią, jest błędem. Całe niebo jest zainteresowane szczęściem człowieka. Nasz niebiański Ojciec nie zamyka dostępu do radości żadnemu ze swoich stworzeń. Boskie domagania wzywają nas do unikania tych pobłażliwości, które sprowadziłyby cierpienie i rozczarowanie, które zamknęłyby przed nami drzwi szczęścia i nieba. Odkupiciel świata przyjmuje ludzi takimi, jakimi są, ze wszystkimi ich potrzebami, niedoskonałościami i słabościami. I chce nie tylko omyć ich z grzechu oraz udzielić wykupu swoją krwią, ale również zaspokoić pragnienie serca wszystkich, którzy zgodzą się wziąć na siebie jego jarzmo i nosić jego brzemię. Stanowi to jego zamiar, aby udzielić pokoju i odpocznienia wszystkim, którzy przychodzą do niego po chleb żywota. Wymaga od nas, abyśmy wywiązywali się tylko z tych powinności, które poprowadzą nasze kroki ku szczytom błogości, do której nieposłuszni nigdy nie będą mogli dotrzeć. Prawdziwe, radosne życie duszy to posiadanie Chrystusa ukształtowanego wewnątrz, nadzieję chwały. Wielu pyta, jak mam się poddać Bogu? Pragniesz oddać siebie Jemu, ale twoja siła moralna jest słaba. Jesteś w niewoli powątpiewania i opanowany zwyczajami twojego grzesznego życia. Nic nie pozostaje z twoich obietnic i postanowień. Nie potrafisz panować nad swoimi myślami, porywami i uczuciami. Świadomość niedotrzymanych obietnic i porzuconych zobowiązań osłabia twoją ufność we własną szczerość i sprawia, że uważasz, iż Bóg nie może cię przyjąć. Jednak nie potrzebujesz rozpaczać. Tym, co potrzebujesz zrozumieć, jest prawdziwa potęga woli. To jest rządząca siła w naturze człowieka, zdolność decydowania bądź wyboru. Wszystko zależy od właściwego działania woli. Bóg dał ludziom zdolność wyboru. Do nich należy posługiwanie się nią. Nie jesteś w stanie zmienić twego serca. Nie możesz sam z siebie oddać Bogu jego uczuć, ale możesz wybrać, aby mu służyć. Możesz oddać mu twoją wolę. Wówczas on sprawi w tobie chęć i wykonanie według swego upodobania. W ten sposób cała twoja natura będzie sprowadzona pod kontrolę Ducha Chrystusowego. Twoje uczucia będą skupione na Nim, a myśli znajdą się w harmonii z Nim. Pragnienie dobra i świętości, o ile chodzi o nie same, są właściwe. Lecz jeśli na nich poprzestaniemy, na nic się nie zdadzą. Będzie wielu zgubionych, chociaż mają nadzieję i pragnienie, aby być chrześcijanami. Nie dochodzą do punktu poddania woli Bogu. Nie wybierają teraz, aby być chrześcijanami. W twoim życiu może być dokonana całkowita zmiana dzięki właściwemu posługiwaniu się wolą. Poddając swą wolę Chrystusowi, sprzymierzasz się z mocą, która jest ponad wszelką władzą i zwierzchnością. Będziesz posiadał siłę z góry, czyniącą cię niezachwianym. I w ten sposób, poprzez nieustanne poddawanie się Bogu, zostaniesz
uzdolniony do życia nowym życiem, życiem wiary.